W najnowszym kinowym hicie Kapitan Ameryka i Wojna Bohaterów główny bohater, superbohater, jeździ takim oto samochodem. To Audi SQ7, które ponoć zwiększa i tak potężny zasób jego różnych wszelakich mocy. Co takiego jest w tym samochodzie, że wybrał go superbohater, a może ten samochód jest superbohaterem? Tego spróbuję dowiedzieć się dzisiaj podczas międzynarodowej prezentacji tego właśnie auta. Słuchajcie, dorwałem się za kierownicę tego samochodu, jeżdżę sobie już od jakiegoś czasu tutaj po górach, zaliczyłem kawałek autostrady i tak sobie myślę, że co musi mieć super bohater? Musi mieć super moc. No i ten samochód taką moc posiada. 435 koni mechanicznych generowanych przez widlastego diesla, 8 cylindrów, wspomaganych dwoma turbosprężarkami i elektryczny kompresor. Ten kompresor odpowiada za to, żeby przy niskiej prędkości obrotowej silnika wyeliminować zjawisko tak zwanej turbodziury. Czy działa? Działa, rzeczywiście działa. Słuchajcie, te 900 Nm momentu obrotowego dostępne jest przy 1000 obrotach na minutę, praktycznie na biegu jałowym. To jest coś niesamowitego, dlatego reakcje tego auta na ruchy pedałem gazu są natychmiastowe. No właśnie, bo gadam, słuchajcie, o tej mocy superbohatera, a jak to się przekłada na liczby? No poza tymi wartościami, które Wam już podałem, ten samochód potrafi przyspieszać do setki w czasie 4,8 sekundy albo 4,9 sekundy, w zależności od tego, czy jedziemy wersją 5- czy 7-miejscową. Kolejna rzecz. Te 900 Nm to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy wynik w segmencie. Jest konkurencja tutaj dosyć spora, bo mamy Porsche Cayena, mamy ostatnio Bentleya Bentayga, których zresztą z Q7 dzieli część podzespołów mechanicznych. Za chwilę dojdzie Maserati Levante. No i w sumie nie dziwię się, że Audi wprowadza na rynek taką wersję S. Jadę sobie tym SQ7. Powiem szczerze, to jest bardzo przyjemna czynność. Tak zastanawiam się, co jeszcze szczególnego takiego jest w tym samochodzie. Oczywiście poza takimi prozaicznymi historiami, jak napęd, stały napęd na 4 koła, czyli quattro. Mamy tutaj jeszcze bardzo przyjemną, automatyczną, 8-biegową skrzynię biegów. Kolejna rzecz, zawieszenie. Standardowo mamy tutaj zawieszenie pneumatyczne z opcją wyboru twardości jego działania. Ja zostawiam w trybie automatycznym, zupełnie sobie radzi doskonale. Co ma ciekawego ten model, co wyróżnia SQ7? Otóż jak przystało na superbohatera, jest to jakaś opcjonalna, fajna moc dodatkowa, nazwijmy to mocą dodatkową. W tym przypadku jest to opcjonalny sportowy mechanizm różnicowy przy tylnej osi, który może rozdzielać moment również między kołami tylnej osi i poprawiać w ten sposób zachowanie samochodu, poprawiać trakcję podczas takiej
aktywnej, sportowej, dynamicznej jazdy. Jeszcze bardzo fajną, ciekawą opcją oferowaną w tym modelu jest, to się nazywa dokładnie system elektromechanicznej stabilizacji przechyłów pojazdu, która powoduje to, że w momencie, kiedy jedziemy po gładkiej, dobrej drodze po autostradzie, ta przekładnia spina stabilizator, usztywniając nadwozie, przez to samochód się lepiej prowadzi przy dużych prędkościach. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy po nierównościach, gdzieś w terenie czy po jakichś dołach, ta przekładnia planetarna rozpina stabilizator i wtedy koła lepiej wybierają te nierówności, lepiej samochód zachowuje się na poza utwardzanymi drogami. Ale najfajniejsze w tym samochodzie jest coś takiego, zobaczcie. I stuwa poszła. Szybko. O, dokładnie, słuchajcie, 5 sekund, niespełna 5 sekund do paki. I to jest właśnie takie niesamowite. Ponad 2 tony masy, a robi to z taką lekkością i z takim wdziękiem. No czysta przyjemność. Czy jest superbohaterem? Mając taki samochód, na pewno możesz być superbohaterem w swoim domu. Tak, oczywiście celowo tutaj nawiązuję do pewnej reklamy, natomiast słuchajcie, w tym samochodzie można maksymalnie zapakować 7 osób i przy takich warunkach drogowych, jak tutaj widzicie, można naprawdę jak superbohater zdobywać świat. Tak, no trzeba mieć oczywiście odpowiednio zaopatrzone konto, bo SQ7 w wyjściowej specyfikacji będzie kosztował około 90 tysięcy euro. No, kolejna cecha super bohaterów, potrafią zwalać nóg, tak jak cena SQ7. Co nie umniejsza faktu, że jest to naprawdę świetny samochód.